Witaj, jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofili. Reprezentujemy również Fundację Dość, która zajmuje się przestępstwami seksualnymi. Pozwól, ja najpierw zacznę, a potem będziemy rozmawiać. Reprezentujemy również Fundację Dość, która zajmuje się obroną pokrzywdzonych dzieci przez dorosłe osoby, które mają satysfakcję seksualną z tego, że współżyją z dziećmi. Ale wiesz, dlaczego ciebie odwiedziliśmy? Nie. Nie wiesz? Nie mam pojęcia, wiem tylko, że... A w internecie występujesz jako Wiktor, prawda? Nie. Nie? Nie, nie możemy... Dobrze, powiedz mi, czy to ty jesteś na tym zdjęciu? Tak. To jesteś ty na tym zdjęciu, tak? Na tym zdjęciu? To też jestem, nie? Też jesteś ty. A na tym zdjęciu? Nie wysyłałeś takiego zdjęcia? Nie, nikomu nie wysyłałem. Mhm. Jedynie żonie. Jedynie żonie? Już tu dawno, dawno. Mhm. A powiedz mi proszę, spójrz... Mogę odebrać od żony? A, poczekaj proszę. Spójrz proszę na te rozmowy. Czy masz mi coś może do powiedzenia? Twierdzi, że to nie są twoje rozmowy. Pierwsze je widzę. A czy numer telefonu, który kończy się na 552, to jest twój numer telefonu? Pierwsze słyszę o takim numerze. Ale nie masz takiego numeru telefonu? Nie mam. Nie masz takiego numeru telefonu? Mam na abonament tylko. Ale nie, nie, mówię o końcówce numeru telefonu. 552, nie chcę po prostu podawać całego numeru tutaj w nie tym momencie. Nie kojarzę tego numeru. Hmm? Czy jeżeli na przykład zadzwonimy w tej chwili na ten numer, który masz przy sobie telefon, to zadzwoni ten numer, czy nie, nie zadzwoni? Nie mam takiego numeru w ogóle. Nie masz takiego numeru, dobrze. Marcinie, a co robiłeś 2 dni temu pod sklepem spożywczym? Z kim się miałeś spotkać, przyjechałeś na spotkanie 2 dni temu? Spożywczym? Mhm. Byłeś tutaj w kole. No ja byłem w RTV AGD, zobaczyć na telefony i na sprzęty do... Tak? A nie umówiłeś się przypadkiem z 12-latką? Nie. Nie umówiłeś się z 12-latką? Nie. Jeszcze dzisiaj, jeszcze wtedy kupowałem żonie pierścionek. Kupowałeś żonie pierścionek? Tak. Właśnie, wszystkiego najlepszego z okazji 6. rocznicy ślubu, Marcinie. Tak. Piękny prezent zrobiłeś żonie. Piękny prezent zrobiłeś żonie. Bardzo piękny. No ale ja nic nie wiem, o co chodzi. Nie wiesz, o co chodzi. A powiedz mi... To ja przeczytam może, jak nie wiesz, o co chodzi. Przeczytam tobie twoje słowa. No wiesz, młodziutka jesteś, to nie wiem, czy chcesz pisać na te tematy. Ale jakie? Erotyczne. To znaczy, jakie, pyta dziecko. Zboczone. O seksie, pieszczotach i tak dalej. Dziewczyna i chłopak dają sobie przyjemności cielesne. To znaczy, celują, dotykają się i kochają. Nie żartuj, oczka i usta masz bajeczne. Ale kto tak w ogóle pisze do dzieci? Ty. Przepraszam bardzo. Nie, to nie Marcinie, ja. Marcinie, ty. To nie ja. Wiesz co? 2 dni temu zaprosiliśmy cię właśnie na spotkanie pod sklep, o którym mówisz. Byłeś, mamy ciebie na filmie i na zdjęcie. To byłeś ty. To nie. Byłeś ty. Tak, to byłeś ty, ja Marcinie. Ja podjechałem po prostu do tego. Do sklepu. Tak. I wyobraź sobie, że my dziwnym zbiegiem okoliczności również przejechaliśmy kilkaset kilometrów, żeby podjechać do tego samego sklepu i zabezpieczyć materiał dowodowy, że przyjechałeś na spotkanie z dzieckiem, a rozmowa na ten temat jest zabezpieczona również już w formie papierowej. Powiedz mi, z iloma dziećmi pisałeś? Ale nie kłam, wiesz co, porozmawiamy szczerze jak mężczyźni. Ale ja nie pisałem. Wiesz co, 6 czerwca masz urodziny, kończysz 35 lat, prawda? No tak. Jesteś dorosłym facetem, no odpowiedzialnym. Jestem. Tak. Mhm. Powiedz mi, czy mężczyzna w twoim wieku nie może mówić prawdy w takiej okoliczności? Ale ja mówię prawdę. Mówisz prawdę. Mhm. Czyli uważasz, że kłamiemy, tak? Chcesz mi powiedzieć, że ja przyjechałem do ciebie niemal 600 km po to, żeby usłyszeć, że ja kłamię. Marcin, bądźmy poważni, proszę cię. No ale zrozum, wpadłeś. Zrozum, wpadłeś. Ta gra się skończyła. Przyjechaliśmy tobie zrobić prezent na 6. rocznicę ślubu. No ale przecież ja nawet... Wysyłam zdjęcia, okej, okay, ale nie do dzieci. Dlaczego tak się trzęsiesz? Bo mi zimno. Nam też. Nam też. My tu jesteśmy od kilku dni. Czekaliśmy na sposobność, żeby z tobą porozmawiać na ten temat, co robisz w sieci. Nie kojarzysz w takim razie Antoniny? Nie kojarzysz rozmów z Antoniną, 12-letnią, z Agatką? Z Amelką? Nie. Nie kojarzysz takich rozmów? Nie kojarzę. To powiedz, jakim cudem mamy cały segregator twoich rozmów? Z twoim numerem IP, z twoimi zdjęciami. Filmikami. Z filmikami. Marcin, czy my porozmawiamy jak poważni mężczyźni w tym momencie?
Masz tą szansę w tym momencie, żeby ze mną uczciwie i normalnie można porozmawiać. Bez kamer? Mam takie prawo. Mnie to nie ma, żeby pan... To jest ze względu kamery na twoje i nasze bezpieczeństwo. Dobrze, nie możesz nam zarzucić, nie możesz nam zarzucić w tym momencie, że... Dobrze, macie tę rozmowę ze mną, tak? Proszę zakończyć rozmowę, jest takie prawo. A Marcinie, prawo jest takie, że osoba, która popełnia przestępstwo pedofilii, ale ja zostaje przekazana policji. Nie umawiałem. Dobrze. To raz. Powiedz mi, czy porozmawiamy poważnie w tym momencie, czy... Ja rozmawiam poważnie. Więc pytam się po raz kolejny, masz szansę, którą ja sobie daję w tym momencie po raz kolejny, powiedzenia prawdy na temat tego, czy przynajmniej z tą trójką dzieci pisałeś w internecie? Może z jedną, ale na pewno nie o seksie. Mhm. Czyli jednak pisałeś. A może pokażemy? My mamy te rozmowy. Marcin, mamy kilka segregatorów. Takich rzeczy nie wysyłałem. Ale ja mam to w trakcie rozmowy, o której mówisz. Nie wiem. Ja Marcin, ja cię bardzo proszę. Ta sytuacja jest sytuacją już finalną dla ciebie. Tych rozmów już nie będzie, więc masz okazję, żeby to wyjaśnić. Więc pomóż sobie i pomóż nam, wyjaśnijmy to i zakończmy tą rozmowę, ale wyjaśnijmy sobie to w sposób taki, jak dorośli mężczyźni sobie wyjaśniają, czyli w twardych, żołnierskich, prostych słowach. Pisałeś z jedną, nie pisałeś z jedną. Ja tutaj mam troje dzieci, z którymi pisałeś. Zgadza się? Ale ja nie umawiałem się z nikim. Proszę cię. Ja nie mówię o umawianiu, ja w tym momencie się ciebie pytam, czy rozmawiałeś z tą trójką dzieci, którą wymieniłem. Przed chwileczką przyznałeś się do jednego dziecka. Ja pisałem z jedną dziewczyną, ale podała się, że ma 16-17 lat. Dopiero później wyszło, że ma mniej, tak? Ale nadal pisałeś. Zakończyłem już. Nie zakończyłeś. Nie zakończyłeś. Marcin, powiedz, masz szansę ze mną porozmawiać uczciwie i szczerze. O to cię cały czas proszę. Zobacz, ja nikt, z ale dzieckiem nikt... bym po pierwsze nie współżył. I się nie spotkał. Ale Marcinie, my w tej chwili nie rozmawiamy ani o współżyciu, ani o spotkaniu. Najpierw rozmawiamy o pisaniu. Chcę tylko po prostu potwierdzić fakt, że prowadziłeś takie rozmowy z dzieckiem, z trójką dzieci przez internet. Czy możesz mi uczciwie powiedzieć prawdę? Ja powiem tak. Nie chcę, żeby w ogóle te nagrania gdziekolwiek się znalazły, tak? Mhm. Rozumiecie? Rozumiemy się? Jak nie? Z tego, co ja słyszałem, to wyraziłeś wcześniej zgodę. Rączka z kieszeni, kolego. Nie wyraziłem zgody na publikację. No wcześniej tutaj ja słyszałem... Nie. A jak myślisz, czy te dzieci wyraziły zgodę, żebyś... Wyskoczyliście z kamerami? A czy myślisz, że wyraziły te dzieci zgodę... Może przejdę się po sąsiadach. Myślisz, czy te dzieci wyraziły zgodę, żebyś wysyłał mi zdjęcie swojego penisa w wzwodzie? Myślisz, że te dzieci wyraziły na to zgodę? Marcin, czy w tym momencie dla ciebie kamera jest największym problemem? Popatrz, ja chcę z tobą cały czas uczciwie porozmawiać, daję tobie szansę, a ty tej szansy unikasz. Na to, żebyś przyznał się po prostu tylko do tego, co robiłeś, bo my i tak to wiemy. No i co? I zamkniecie mnie, tak? Nie, o zamykanie jest w tym kraju policja, prokuratora i sądy. My przyjechaliśmy z tobą porozmawiać, że to, co robisz, jest bardzo szkodliwe dla dzieci. Dobrze, to ja już nie będę, tak? Jesteś, ale przyznaję się, że jednak to robiłeś. Pisałem. Pisałeś, dobrze. Czy w takim razie, jako 35-letni mężczyzna za 2 miesiące, ojciec, bo przecież masz dziecko, prawda? Masz dziecko. No mam. Masz dziecko. Czy chciałbyś, żeby do twojego dziecka, które będzie miało wtedy, bo w tym momencie twój syn ile ma? 4 latka? 3? No więcej. Chciałbyś, żeby na przykład za 8-10 lat wypisywał pedofil do twojego dziecka? To dlaczego czerpałeś satysfakcję z tego, że ty piszesz do innych dzieci? Po prostu ja nudziłem się w trasie, tak? Pisałem stary, sobie, ale jak się nudzisz, to skop sobie ogródek. Masz przepiękny ogród za domem. No dobrze. To nie mów mi, że się nudziłeś, bo dorosły mężczyzna jak się nudzi, to idzie pograć w piłkę, idzie z kolegami na piwo. Może pan trochę ciszej? Mogę. Nie. Mogę. Tylko nie dziw się mojemu wzburzeniu, bo i tak rozmawiam z tobą wybitnie spokojnie. Nie dziw się mojemu wzburzeniu, ja też jestem ojcem. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w ten sposób podchodził do mojego dziecka, wysyłając takie zdjęcia i takie filmy. Może przecież jeszcze. Pokazywać tak tego typu? Ale to tylko ty widzisz te zdjęcia i te dzieci, do których to wysłałeś, to widzą. Zrozum. My w tym momencie reprezentujemy. Nie masz nic podpisać. Nie masz nic podpisać. My nie pojechaliśmy z tobą, przyjechaliśmy z tobą rozmawiać tyle kilometrów, żebyś cokolwiek podpisywał. A z nami się nie negocjuje. Czy masz świadomość, że zostaniesz dzisiaj aresztowany? No, podejrzewam, że tak. O twojej sprawie już wie policja KPP koło. Za chwileczkę prawdopodobnie tutaj pojawi się już patrol policji. Temu ciebie przekażemy. Natomiast nasze spotkanie dotyczy przede wszystkim czegoś innego. Żebyś miał świadomość, że to, co robiłeś, z nudów dla rozrywki, dla zabawy, a jak dla mnie, dla zaspokojenia chorych żądzy, bo tak to trzeba traktować, Marcin, w męskich słowach. Dla ciebie to była
chwila rozrywki. Chociaż nie rozumiem, wiesz co, widziałem zdjęcie twoje ze ślubu, widziałem zdjęcia twojej żony. Ona jest bardzo ładną kobietę. Wiem. To jeżeli to wiesz, jeżeli masz dzisiaj zaledwie 6. rocznicę ślubu, chłopie, do cholery, co cię ciągło do dzieci? Nic mnie nie ciągło. No jednak pisałeś z tymi dziećmi, to coś cię ciągło. To nie jest zdrowe. Marcin, to nie jest zdrowe. Mając tak piękną, atrakcyjną żonę, parę lat po ślubie, wypisywać do dzieci dobrze, takie rzeczy... Dobrze, możemy do któregoś auta, zabierzecie mnie na policję. Nie, 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 policja tak? Przyjedzie tutaj. Policja jest już powiadomiona, policja przyjedzie tutaj. Odwróćcie się tylko... powiadomiałeś już? Tak. No to musisz dobrze. Po prostu chwileczkę z nami jeszcze postać. A ta rozmowa ma na celu, żeby właśnie sobie uświadomić, że dziecko 12-letnie, jeżeli pokazujesz takie rzeczy, może sobie nie poradzić psychicznie z tym. Powiem tobie, że my zajmujemy się ratowaniem takich dzieci. Fundacja Dość zajmuje się pomocą psychologiczną takim dzieciom pokrzywdzonym przez takie pisanie z nudów dla rozrywki, jak ty piszesz, Marcin. Wyobraź to sobie, że takie dzieci potrafią targnąć się na życie, potrafią się samookaleczać. Takie rysy w ich głowie zostają do końca życia. Jeżeli nawet nie zrobią sobie same fizycznie krzywdy, to ta krzywda psychiczna w ich głowie zostaje do końca życia. Czy ty masz tego świadomość? Masz tego świadomość, że po prostu mogłeś skrzywdzić? Powiedz mi, ja w tym momencie mówię o trójce dzieci. Już do tego się przyznałeś. Powiedz mi, ile tak naprawdę tych rozmów było? Ale nie bardzo kłam, mało. Ale masz świadomość tego, że policjanci zabezpieczą twoje urządzenie elektroniczne. Jeżeli kłamiesz, to sobie tylko bardziej w tym bardzo momencie... Mało. Bardzo mało. Czyli, ale więcej niż troje, prawda? Raczej nie. Powiedz mi, a jesteś kierowcą ciężarówki, poruszasz się po kraju. Poza granicą. No ale przez kraj też siłą rzecz musisz przejechać. Czy poruszając się po Polsce albo poza granicą spotykałeś się z jakimiś dziećmi? Nie. Nie wykorzystywałeś swojej pracy do tego, że jesteś dala od domu? Nie. Możesz to zagwarantować, tak? Zagwarantować mogę. Jeżeli policjanci sprawdzą twój telefon, twój laptop, nie znajdą niczego takiego? Nie. A masz świadomość, co się stanie, jeżeli znajdą? Oczywiście. Nie spotkałem się z żadnym dzieckiem. To w jakim celu pisałeś, że chcesz się spotkać? Wiesz co, to są cytaty z ciebie. Powiedz mi, możesz przeczytać? Przeczytaj, to są twoje słowa. Możesz? To są twoje słowa, gdzie tutaj jest wyciągnięte z rozmów. A to są takie the best of, Marcin. Koło lat 36. Możesz przeczytać? Nie masz teraz tyle odwagi? Przeczytałem. Ale nie, głośno. Ja bym chciał usłyszeć... Nie, nie muszę na głośno czytać. Ale słuchaj, jeżeli prosisz 12-letnią dziewczynkę, czy oceni twojego penisa, jeżeli pytasz 12-letnią dziewczynkę, ale kolego, zostań, czekamy ale po prostu cię tu na policję. Ja nie uciekam, tak? No to proszę, dlatego tutaj. Stań sobie spokojnie i rozmawiaj ze mną. Zobacz, nikt tobie nie wykonuje żadnej krzywdy. Rozmawiamy nie. sobie, tak? Ale ja po prostu chcę spróbować ciebie zrozumieć i twoje postępowanie. Bo być może w ten sposób ktoś, kto robi bardzo podobnie jak ty obrzydliwe rzeczy, będzie zrozumie, co mu za to grozi. No ale ja nawet... W tym momencie przyjechała policja. Panowie z Komendy Powiatowej Policji w Kole, przekazuję się w ręce policji. Marcin, wszystkiego najlepszego z okazji 6. rocznicy ślubu. Kupiłem żonę twoim dziosem. Nie mogę spać bezpiecznie, że tutaj nie jest tak, nie jest tak.